Bezpłatne porady lekarskie, kiermasze, rękodzieła ludowego, wydarzenia artystyczne. To tylko niektóre atrakcje przygotowane przez Galerię Bursztynową w Ostrołęce. Galeria działa zaledwie od kilku miesięcy, a już na swoim koncie ma kilkanaście przedsięwzięć o charakterze społecznym, edukacyjnym, prozdrowotnym i kulturalnym. Galeria Bursztynowa to galeria z sercem. To nasze serce nie tylko jest w logo, ale i w naszych działaniach. Od początku istnienia galerii jesteśmy wrażliwi na inicjatywy społeczne i potrzeby mieszkańców. Do tej pory zrobiliśmy już 3 cykle imprez związanych z bezpłatnymi poradami lekarskimi i bezpłatnymi badaniami lekarskimi. Mogę śmiało powiedzieć, że chyba kilka istnień ludzkich uratowaliśmy, dlatego że w ostatnią niedzielę jedna osoba przybyła do nas na przykład z ukrytym zawałem serca, no i od razu odesłaliśmy ją do szpitala. Oprócz tych badań lekarskich wspieramy ciekawe inicjatywy społeczne z towarzyszeń, instytucji. Jesteśmy bardzo otwarci na społeczność lokalną i tak prawdę powiedziawszy jest to druga twarz Galerii Bursztynowej. Tylko w miniony weekend 27 i 28 września Galeria Bursztynowa gościła artystów, rzemieślników z różnych regionów Polski. Zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzenia Jarmarku Sztuki Rękodzieła w Galerii Bursztynowa w Ostrołęce. Mamy wystawców z całej Polski z pięknymi wyrobami stworzonymi przez nich. Są wszystko polskie wyroby stworzone z najlepszej jakości półfabrykatów. To są wszystko polskie pomysły, polskie wzornictwo. Naprawdę warto przyjść i kupić sobie coś dla siebie, coś na prezent dla kogoś. Bardzo polecam. Przeprowadzono również akcję zbiórki krwi. Jako Związek Harcerstwa Polskiego od 7 lat jesteśmy organizatorem akcji pod hasłem Kropla krwi, ocean życia. Celem tej akcji jest promocja honorowego krwiodawstwa. W tym roku ta akcja odbywa się pod Galerią Bursztynowa. Jest to miejsce, które skupia bardzo dużo ludzi. No i jakby celem tej akcji jest rozpowszechnianie wśród jak największej grupy odbiorców. My promujemy oczywiście w lokalnych mediach tą akcję, ale wiele osób po prostu idąc, widząc ambulans, czyli taki wielki autobus, w którym będzie można tą krew oddać, w przypływie impulsu tą krew oddaje. Celem również naszym jest promocja wśród osób, które chcą pierwszy raz oddać tą krew, ponieważ honorowy krwiodawca będzie oddawał tak czy inaczej tą krew. Natomiast naszym celem jest zachęcenie młodych ludzi, którzy 18 lat jest to ta dolna granica, którzy chcieliby po raz pierwszy tą krew oddać. Kładziemy na to mocny nacisk. W szkołach ponadgimnazjalnych w tym tygodniu poprzedzającym tę akcję prowadziliśmy takie pogadanki, które miały na celu zachęcenie pełnoletnich młodych ludzi. W październiku Galeria Bursztynowa planuje kolejne atrakcje. W miesiącu październiku rozpoczynamy cykl bardzo ważnych inicjatyw. Pierwsza inicjatywa jest pod nazwą Bursztynowa dla dzieci. W ramach tego cyklu będziemy organizować spotkania edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci i dla nastolatków. Rozpocznie się to 18 października o godzinie 15 przedstawieniem Teatru Lalek z Łomży. Potem będą mikołajki, ale i różne inicjatywy edukacyjne. Jedną z ciekawszych, myślę, innowacyjnych wydarzeń będzie przegląd twórczości lokalnej, który się odbędzie 26 października. Pojawią się u nas twórcy z Ostrowi Mazowieckiej, z Łomży, z Ostrołęki oczywiście i z okolic, z Makowa, z różnych dziedzin. Ci twórcy przedstawią swoją twórczość tu na pasażach Galerii Bursztynowej, a że codziennie przewija się tu bardzo dużo osób w weekend. Liczba odwiedzin sięga prawie 10 tysięcy osób, także twórcy będą mieli niepowtarzalną okazję zaprezentować swoją twórczość i przekonać do niej naszą społeczność i naszych klientów.